Ekspert dworny. Ekspert mieszka na Sadybie, proszę Państwa, od 30 lat. Powiedział mi, że w lipcu tego roku będzie chyba wielka impreza, na którą Edward nas wszystkich zaprosi, gdzie będziemy świętować jego 30-lecie mieszkania na Sadybie. To pierwszy słyszę. Nie, to był blefik, to był blefik. Wcześniej Edward mieszkał na ulicy Burgaskiej, czyli na tak zwanych stegnach Rożek. Nasze zdjęcie z Burgaskiej, gdzie właśnie z okien tego mieszkania już patrzyliśmy tęsknym okiem na Sadybę. Ten domek był kupiony właśnie na Podgórskiej i na początku tutaj był taki, jeszcze tutaj był garaż, jeszcze było przed przebudową, ale Edward od razu co lato właśnie malował, lubił malować po prostu na podwórku. Już po przebudowie to troszeczkę inaczej wyglądało i właśnie ta ściana już była tutaj zamalowana, bo chlapał od roku mniej więcej 2000 swoje abstrakcje, więc tutaj była ściana cały czas zamalowana. Do dziś są w fundacji, ta kostka jest, można ją oglądać. I też lubił właśnie siedzieć na słońcu pod murem, tam za murem już był właśnie stolarz. No ja nie tyle mieszkałem, co prowadziłem działalność gospodarczą, zakład stolarski. Tak, sąsiadem od samego początku, jak pan Wórnik się wprowadził tutaj na początku lat 80. Pierwsze wydarzenie, które może nie przyjemne ani dla mnie, ani dla pana Dwórnika. Przyjechał do mnie transport z drewnem, ciężarówka. Wjechała tym małym zjazdem i zaczęła zsuwać drewno, kiprować to się nazywa. Zwykle każda ciężarówka do tyłu kipruje, a ta na bok. No i to drewno poleciało na mur dzielący nasze działki. I oczywiście mur się cały zawalił do środka. Wtedy przyszedł do mnie pan Edward. Ja byłem mocno zdenerwowany, a on mnie uspokajał, że nic się nie stało, wszystko zrobimy, naprawimy. O, i to był taki pierwszy, bliższy kontakt z panem Edwardem. To, co utkwiło mi w pamięci, to duża ilość ram do obrazów. I to ramy takie około 3 metrów kwadratowych, także to wyjątkowo duże. Nie do mieszkania przeciętnego człowieka. Maszyny w zakładzie stolarskim to są dość ciężkie maszyny, które no i wytwarzają hałas i drgania. A najgorszy to był wentylator od wyciągu. No i żona pana Edwarda żaliła się, że nie może złapać ostrości na powiększalniku. Zajmowała się zdjęciami. Przyszedł do mnie pan Dwórnik i zaproponował mi, że na własny koszt ten wentylator inaczej obsadzimy. Oczywiście sam sobie dałem radę z tym, ale samo podejście pana Edwarda zaskoczyło mnie. Kilka razy byliśmy na początku u pana Dwórnika i córka dostała pędzelek i z tego, co mi teraz opowiadała, na sygnecie Wałęsy coś miała namalować. No i to był jej wkład w ten obraz. O. Bardzo możliwe później zostało to zamalowane, ale to utkwiło córce w pamięci. Bardzo serdeczny człowiek, potrafił cieszyć się z wielu spraw
i tym zarażać innych. Każdy samochód, jaki kupił, to mnie wołał, żeby obejrzeć, zadowolony. Później zaczęła się dla Edwarda era samochodów, więc zaczęło się, najpierw były przez moment nawet dwa Mercedesy były. Już nie mieściły się w naszym maleńkim garażu. No a potem już był Mercedes i było Porsche. A tutaj mogę zakończyć tą opowieść o takim zdjęciu. '55 roku zatytułowany Sadyba, ale konia z rzędem temu, który to rzeczywiście Sadybę i jej ulicę rozpozna, ponieważ to jest, jak powiedział artysta mi przed chwilą na ucho, symbol Sadyby. I rzeczywiście pewien duch tutaj odnajdujemy, natomiast jest to typowe górnikowskie miasto diagonalne, które jest bardziej symbolem miasta niż dosłowną jakąś jego interpretacją nawet. Jak myśmy dostali to mieszkanie na ulicy Burgaskiej, to było stegny rożek, czyli to było jakby zakończenie stegien, ale takie bardziej jakby ekskluzywne i tak dalej. I myśmy dostali dość duże mieszkanie. No ja tam pracowałam właśnie społecznie w tej spółdzielni Energetyka. Tam nawet projektowałam jakąś małą zieleń. To były takie próby pierwsze, żeby przyspieszyć trochę jakoś to nasze właśnie dostanie tego mieszkania. No i to się stało i Pola się tam urodziła. Ona się urodziła w 79 roku. Okna naszej kuchni i małego pokoju wychodziły właśnie na Sadybę, na drugą stronę. I po prostu ja tam ciągle patrzyłam, jak niańczyłam tą małą Polę. Po prostu, a Edward miał za zadanie wyjść na spacer właśnie z Polą w wózeczku. No i jedynym taką oazą zieloną, bardziej taką spokojną, to była właśnie Sadyba. Trzeba było się przedostać z trudem przez ulicę Sobieskiego na drugą stronę, bo to oczywiście nie było jeszcze ani kładki, ani świateł gdzieś w pobliżu. I on sobie tam błądził po tej Sadybie i tam robił rysunki właśnie. Nie wiem, czy chyba do tej pory Sadyba ma częściowo te wszystkie przewody nadpowietrzne, ma do dziś. A to jest bardzo malowniczy taki element plastyczny do ustawienia pejzażu, do oddania jakiegoś klimatu specyficznego. I on namiętnie te właśnie sznurki właśnie rysował. Proszę Państwa, to jest z kolei, to jest ten sam dzień, bo to też jest 16 kwietnia 79 roku i to jest prawdopodobnie ten, znaczy nieprawdopodobnie, to jest na pewno ten sam jeden spacer z małą Polą z wózeczkiem. Widok z Orężnej na Sobieskiego tutaj, a tutaj osiedle domów atrialnych. Ja dzisiaj dzwonię do Edwarda, mówię: Edward, opowiedz mi, jak ty się zachwycił się tą wspaniałą skandynawską architekturą domów atrialnych. Edward, ja się w ogóle nią nie zachwyciłem. To czasami ja się dołączałam do tego spaceru, a przede wszystkim potem robiliśmy te spacery już jak tam mieszkaliśmy. To tam jest uliczka urocza, która była z tymi lampami takimi gazowymi. Ja patrzyłam na Sadybę z okien na Burgaski, to było, myśmy mieszkali na szóstym piętrze, więc już dość wysoko i można było ładnie oglądać tak z daleka tą Sadybę. Największy pokój to był 18, około 20 metrów kwadratowych, czyli miał to być living room. Ten living room był przez około 2-3 miesiące, a potem Edward po prostu jednak musiał mieć tą największą ścianę na obraz, więc living room przeniósł się do malutkiego tego pokoiku właśnie z oknem na Sadybę, a tam była pracownia.
rzecz, która była do sprzedania, to była wytwórnia sztućców. A ten pan, który robił te sztućce, miał sztance i tam wbijał widelce, noże, łyżki. Po prostu był takim samotnym człowiekiem z mamą i postanowili pojechać do swojej rodziny do Chicago. I się udało po prostu ten warsztacik taki parterowy z taką nadbudową na małe, maleńkie mieszkanko. Tam on miał biura swoje, nawet tam nie mieszkał, tylko takie jakieś zaplecze i kupiliśmy to. To był 83. Przenieśliśmy się, zrobiliśmy tam minimalny remont, żeby w ogóle móc to używać, bo tam naprawdę leżały wszędzie opiłki metalowe. Był bardzo, to był brudny warsztat taki. I pojechaliśmy na rok w ogóle do Niemiec na stypendium i zostawiliśmy to tak. I dopiero po powrocie w 84 zaczął się jeszcze raz taki mały remont. Następny była rozbudowa tego i nadbudowa tego domku, bo ja ciągle nie miałam pracowni, niestety. Nie miałam ciemni, bo to był tylko na dole właśnie ten warsztat, były wyburzone ściany i tam Edward mógł sobie swobodnie rzeczywiście malować. Pola nie miała swojego pokoju, więc naprawdę wymagało to dodatkowego remontu. Podgórska była zostawiona na pastwę losu i sami próbowaliśmy jakoś, było straszne błoto i próbowaliśmy sami z kilkoma mieszkańcami właśnie Podgórskiej i zrobić jakąś sensowną drogę, żeby można było jakoś dojeżdżać i położyliśmy sobie taką kostkę w pewnym momencie. Była wielka powódź, rura wbiła woda i był wielki, wielki potop. Był niestety właśnie mieszkańcom naprzeciwko, nawet nalała się woda do piwnicy, więc była straszna awaria, tak to wyglądało. No, ale Edward powiedział, że on chce, żeby panowie architekci zaprojektowali mu na tym domu wieżyczkę obserwacyjną, żeby mógł tam wejść i patrzeć z góry na teren cały. Właśnie na Sadybę, na Wilanów, tutaj naokoło. I architekci się absolutnie zbudowali. Powiedzieli, że w ogóle to jest niemożliwe, nie będą takiego czegoś robić, bo oni po prostu odpowiadają wam za estetykę. Oni mieli rzeczywiście swoją renomę, więc nie mieściło im się to w głowie. No to on powiedział w takim razie, to poproszę w takim razie wieżyczkę na otarcie łez, ale już taką bez możliwości wchodzenia nad śmietnikiem. Jedną z pierwszych rzeczy, którą ja w ogóle zrobiłam, jak tylko już żeśmy się tam osadzili po powrocie, po pierwsze przywieźliśmy ze sobą po prostu z bagażem po rocznym pobycie w Niemczech dwie hortensje, które zasadziłam w ogródku. Znaczy źle mówię, to nie hortensje, tylko rododendrony. Co ja mówię? Oczywiście. W pięknych kolorach po prostu. W Polsce ich jeszcze w ogóle nie było. Ale oczywiście pierwszy został przewiany od razu, bo Podgórską jakoś tak wiało po prostu. W te siatka była, nie było żadnego takiego, żeby się schował ten dęb. Później tak. I ona mi zmarzła od razu na początku. Tą drugą posadziłam w ogródku, to ona troszeczkę dłużej trwała, ale też nie lubiła tego miejsca. Ale pojechałam i kupiłam. Właściwie to dostaliśmy od wspaniałe sadzonki winogron. Bo ja wiedziałam, że na Sadybie trzeba winogrona posadzić. Nie wiem skąd to wiedziałam, ale wydaje mi się, że widziałam to. Widziałam, jak wędrowałam ciągle po tej Sadybie, że są winogrona w ogródkach. Ale zostały dwa krzaki, które są odporne na wszystko. To są niebieskie, takie dość duże winogrona okrągłe. Jak było badanie gruntu robione przy naszym domku tam, to tam było wiercenie gdzieś tam 20 metrów w głąb. I tam się okazało, że tam są wodne oczka z pradoliny Wisły.
W jednym z tych kawałków to wyciągnięto kawałek czarnego dębu. To powiedzieli mi fachowcy, że tu musiała być Wisła i zostało bardzo dużo mokrego takich małych jeziorek. I właśnie, że ten dąb tam sobie po prostu był leżał w tej wodzie. Więc ja sobie pomyślałam, a ponieważ wiem, że winogrona głęboko wpuszczają bardzo korzenie i one nawet jak jest susza, to one sobie dadzą radę, bo one znajdą wodę, a tu znajdą wodę na pewno, to kupiłam te winogrona. No i one naprawdę po prostu dawały radę. Ja nic z nimi nie robiłam, tylko się je przycinało co jesieni. Powinno przyciąć na jesieni, albo można na wiosnę raz, a potem się jeszcze przerywa w trakcie, w lato. Po to się przerywa, żeby soki nie szły w nadmiar liści, tylko żeby soki szły w owoce, które już są, jak są zawiązane, to wtedy widać, gdzie są zawiązane i się przerywa je, wtedy te owoce są większe. Edward na przykład, ja myślę, że to miejsce to mu po prostu jakby pomagało żyć, bo to jest tak, że on się tam po prostu bardzo dobrze czuł. Tam się czuł tak jakoś jak u siebie. Na przykład on się bardzo źle czuł, jak myśmy na przykład byli rok na tym stypendium w Worpswede w okolicach Bremy. To nie były jego klimaty w ogóle, właśnie o to chodzi. Tam nie było, właśnie tutaj on wszystko miał, wyszedł na spacer i miał te swoje domki, mógł sobie na nie popatrzeć, mógł się tym po prostu trochę pożywić, a potem sobie szedł do domu i robił sobie tam swoje, ale to go uspokajało. To było właśnie jego takie miejsce się zrobiło. Bo myśmy się interesowali, jak ta Podgórska wyglądała. I pokrywało się to z opowieścią takiego starego pana, który już nie żyje, który mieszkał na ulicy właśnie Podgórskiej, naprzeciwko naszego domku, z taką panią Basią. I to był jej mąż. I on opowiadał, że w czasie wojny to tam były jakieś poszczególne, jakieś walki się trochę toczyły w czasie wojny. On mówi, że on pamiętał po prostu zabitych żołnierzy, którzy leżeli w tym zbożu, tam po prostu właśnie na ulicy Podgórskiej, w tych łanach, więc ja po prostu bardzo karmiłam sobie swoją wyobraźnię tymi obrazami, niesamowite to było. Natomiast chcę Państwu opowiedzieć anegdotę o tym obrazie, która bardzo mnie bawi i bardzo dobrze oddaje, że tak powiem, specyfikę talentu i temperamentu artysty. Zaraz artysta też, mam nadzieję, nam o tym opowie. Otóż to jest obraz, w którym u podstawy ma 2,20, to jest okazałe, bardzo duże płótno, które zostało sprzedane do Citibanku, do takiego oddziału Citibanku, ja nie wiem jak się to nazywa, gdzie się przyjmuje tych najlepszych klientów. City Gold. VIP Gold, coś tam brylantowy oddział. No w każdym razie taki najlepszy. Oni to powiesili, jakiś czas ten obraz wisiał i pewnego dnia telefon z Citibanku, bardzo ktoś taki speszony, że właśnie mają taką prośbę do artysty, ponieważ jeden z klientów w czasie tej wspaniałej obsługi, tej VIP brylantowej obsługi dostrzegł na obrazie napis, uwaga, Polacy żyją jak świnie. I Citibank po prostu no, cały jest w lansadach, gnie się, czy oni by nie mogli do artysty tego obrazu przywieźć, a artysta, żeby to zamalował. Przerobił na inne zwierzę na przykład. No i Edward, jak to było? Opowiedz, skąd do tej twojej po prostu wstrętnej głowy przyszło ci pisać na obrazie, malować na obrazie napis Polacy żyją jak świnie? Moi rodzice przeprowadzili się z Międzylesia do Warszawy na osiedle Stegny. I tam w 1979 roku ja przyszłam na świat. To znaczy, to było pierwsze mieszkanie, w którym, pierwszy lokal, w którym mieszkałam z rodzicami. Urodziłam się tak naprawdę w szpitalu na Banachach. I razem z rodzicami przeprowadziłam się na ulicę Podgórską, na Sadybę, 6 lipca 1983 roku. Samej przeprowadzki nie pamiętam, ponieważ miałam tylko 4 lata, ale pamiętam różnicę, którą odczułam później. Po pierwsze, mieliśmy mały ogródek i mogłam bawić się na trawie przed domem,
co absolutnie nie było możliwe na Burgaskiej, bo te, pamiętam słońce i pamiętam, że moja mama była zachwycona, ponieważ ona bardzo zawsze lubiła się opalać. Na Podgórskiej przed domem siedziała w kostiumie kąpielowym. Tata miał równe 40 lat, gdy przeprowadził się na Sadybę i teraz mija kolejne 40 lat, odkąd tutaj zamieszkał. I to była jego absolutnie ulubiona dzielnica i część Warszawy. Uwielbiał ten dom na Podgórskiej i bardzo nie lubił z niego wyjeżdżać. Zresztą dzielę ten sam los, bo ja też nie lubię nawet wychodzić z domu. No, dla ojca najważniejsza była pracownia i taka własna przestrzeń, w której mógłby po prostu spokojnie malować i pracować. Malował każdego dnia, rysował wieczorami każdego dnia, więc chciał mieć, potrzebował mieć takie bezpieczne, własne miejsce. I tutaj na Podgórskiej takie miejsce sobie stworzył. Bardzo dużo obrazów z cyklu Robotnicy powstało na zewnątrz, można powiedzieć, że w plenerze, ale tak naprawdę przy domu, przed domem. To była taka zagłębie pracy. Tu byli pracownicy. Obok była wielka stolarnia, był wielki mechanik samochodowy, serwis samochodów, obok blacharze i lakiernicy. Tutaj była atmosfera pracy, to było takie rzemieślnicze zagłębie. Ten domek został przez tatę i mamę przebudowany w końcu lat 80. i to jest taka bardzo skomplikowana konstrukcja, chociaż mieli świetnych architektów, pełna jakby trochę labiryntowa, pełna wielu pomieszczeń na różnych poziomach. Tata bardzo, jak mówiłam, kochał pracę i gdy była rozbudowa domu, a dokładnie nadbudowywane było duże, wysokie piętro nad pracownią taty, tata nie chciał przestać pracować ani na jeden dzień, więc zostawiono jego sufit. Nad sufitem nadbudowano strop Kleina, jest tam metr pustki i na tym stropie Kleina zbudowano kolejne piętro. Ponieważ tata się wychował na przedmieściach Warszawy, jego ojciec miał zakład produkcji metaloplastyki, w którym to zakładzie w Międzylesiu zatrudniał różnych swoich kolegów, którzy mieli zupełnie inne zawody, inne wykształcenie i oni się cały czas zmieniali, przewijali przez ten zakład, to byli pierwsi modele mojego taty i oni zostali w jego sercu do końca i zresztą cała Polska taka wtedy była. A zapewne też wielu ich tutaj było i bardzo możliwe, że to się tacie tak bardzo podobało, bo tak samo wyglądali, byli częścią tej samej klasy społecznej. Panowie mechanicy samochodowi, panowie, którzy tutaj wcześniej właśnie te sztućce produkowali w tym domu, panowie blacharze, panowie lakiernicy, panowie stolarze. Oni wszyscy byli bohaterami tych obrazów. Pracownia taty na Podgórskiej była bardzo fajnym miejscem. Zwłaszcza ja osobiście lubiłam bardzo antresolę, która jest nadal, tak jak w pierwszym projekcie tego domu. Ja się chowałam za murkiem, który jest na antresoli i podsłuchiwałam negocjacje cenowe, które tata prowadził z różnymi, zwłaszcza gdy zaczęła się transformacja. A tata sprzedawał bezpośrednio, bez pośredników. Przychodziły wtedy do tej pracowni tłumy nowych przedsiębiorców, różnych przedstawicieli firm, które zaczynały współpracować z Polską, różni biznesmeni, ludzie, którzy wzbogacili się szybko na transformacji i oni byli pierwszymi klientami ojca. To moja przygoda z Edwardem jest tak naprawdę wieloletnia. Bo pierwszy obraz, który kupiliśmy u Edwarda w pracowni, jest stosunkowo mroczny i smutny, bo dotyczy stanu wojennego. I pamiętam, jak wszedłem do pracowni i wszędzie były te kolorowe domki jego standardowe. I zapytałem, czy mogę, tam takie zaplecze było z tyłu, czy tam mogę pogrzebać. No i dogrzebałem się do tego obrazu. Bardzo się zdziwił, że mi się właśnie coś takiego podoba, ale zgodził się, żeby mi to sprzedać, bo wtedy nie chciał sprzedawać w ogóle obrazów z tamtego czasu. No ale jest, wisi u mnie w domu już od lat no i jest to jeden z moich ulubionych obrazów, które mam w domu. Druga historia
stosunkowo zabawna jest taka, że moja mama prowadziła Edwardowi przez lata księgowość i w ramach jakiegoś rozliczenia przywiózł dosłownie jeszcze mokry obrazek i po prostu go jej dał. Pamiętam, że ja wtedy wpadłem do mojej mamy, zapytałem, co to jest. Ona mówi, a dwórnik był, obraz tutaj podrzucił w ramach rozliczenia. Ja mówię, no to pokaż. Ona mówi, w sumie jak chcesz, to go sobie weź, tylko uważaj, bo on musi jeszcze wyschnąć. I od razu zabrałem. Trzecia historia z obrazem, który też wisi, też dotyczy mojej mamy, bo przyjechałem do niej odebrać ten obraz, natomiast jakoś nie ogarnąłem wielkości, a że jeździłem wtedy sportowym samochodem, to próbowałem go zmieścić przez boczne drzwi i jechałem z nim nad głową w takiej no, prawie klatce sportowym samochodem z tym dwórnikiem nad sobą, licząc na to, że w jakiś sposób go nie zniszczę, no udało się go nie zniszczyć, dojechał i wisi. No i ostatnia historia, to w 2009 roku, jak otworzyłem Warszawę po Wiśle, to tam mieliśmy taki koncept, że dwie ściany będą cały czas się zmieniały, tam będzie cały czas nowa sztuka się pojawiała. I pierwszym artystą, który namarował coś na tych ścianach, był właśnie Edward, który zrobił jakby kopię swojego obrazu sprzed lat, swojego obrazu, który nazywał się Grunwald. No i to jest ogromna praca, której akurat nie mam w domu, jest w magazynie, ale no to się wpisało też w historię już nie tylko Sadyby, ale trochę historię też Powiśla, gentryfikacji Powiśla, zmiany tej całej, która z tym jest związana. No i historię samego miejsca Warszawy, Powiśle jako tego dworca kas, gdzie dwórnik był pierwszym artystą, który stworzył coś na ścianach. Proszę Państwa, bo to Marcińska. Jest właśnie dowód, to jest dowód no, niesłychanie takiego twórczego stosunku do rzeczywistości, bo ulicę Morszyńską wszyscy znamy i ją odczytujemy, natomiast na przykład ta forma fortu, bo to jest oczywiście fragment fortu Czerniaków, Edward, coś ty tutaj ponosisz, przecież to tak nie wygląda. Ja to starałem się tu uporządkować. Widzę się tu właśnie dalej, a ty moja pani dentystka. Dentystka Ojboli, tak. I tędy chodziłem do szkoły, tej 115. Głosowa. Okrężna, a tam? Ciechocińska. Proszę Państwa, no, tu by trzeba było, jakby ktoś był taki troszkę nieznośny, to mógłby mieć mapę w ręce i pokazywać, jakby co Edward zmienił. No. W latach 90. tata malował taką podserię krajobrazów miejskich, którą nazywał roboczo Miasta Diagonalne. I to były różne dzielnice różnych miast, których ulice układały się po skosie, bardzo regularna siatka miejska, nienaturalna dla tych miast. I między innymi obok Wenecji, Warszawy i wielu innych Nowego Jorku powstał krajobraz Sadyby. I ten duży, piękny obraz to były te domki jednorodzinne, sadybiańskie, częściowo zmyślone, troszkę fantastyczne, dobudowanymi, dodanymi elementami, których nie było w prawdziwym krajobrazie. I ta diagonalna sadyba tak bardzo mi się podobała, że poprosiłam, żeby tata powiesił ją w moim pokoju. A tata każdy obraz po namalowaniu wieszał gdzieś, bo obraz musiał wyschnąć. Zatem w moim pokoju w latach 90. na sadybie wisiała sadyba diagonalna. Niestety po kilku latach tata przyszedł i powiedział, że zabiera mi ten obraz. Powiedziałam, że to jest mój obraz i żeby go broń Boże nie sprzedawał, ale oczywiście obawiam się, że sprzedał ten obraz tego samego dnia. Przez wiele lat mieszkałam po drugiej stronie ulicy. Edward Dwórnik był moim sąsiadem. Ja się wprowadziłam w 2000 roku na Podgórską, a on tam już mieszkał. No i do ostatnich lat życia, że tak powiem, sąsiadowaliśmy. To też jest bardzo ciekawe, bo on nie kupił działki, żeby budować dom, no też nie miał na to pieniędzy, natomiast kupił, uwaga, co? Warsztat blacharsko-lakierniczy.
czyli taką no, postindustrialną ruderę, która była, znaczy miała taką dobrą cechę, że to był duży teren zabudowany. On potrzebował, jako malarz dużych formatów, a on się już wtedy bardzo rozmalowywał, po prostu potrzebował miejsca, więc ten pomysł, żeby to zrobić właśnie tutaj, no troszkę znał te tereny już z tego sąsiedztwa wielkoblokowego, ale też konieczność była taka, że on po prostu chciał móc malować duże formaty i tam sto kilkadziesiąt metrów miał na samą pracownię. Podgórska nie była absolutnie żadną uroczą uliczką, to też trzeba powiedzieć, że jak on się tam wprowadzał, to była w ogóle część sadyby przemysłowej. Ulica Podgórska dzieliła sadybę na tę część, która szła w kierunku Sobieskiego, czyli zachodnią, i to była już sadyba przemysłowa, i w części wschodniej były domy mieszkalne, ale on się właśnie wbił w tą przemysłową, co zresztą jest taką wielopokoleniową tradycją artystów, że artysta w ogóle nie mieszka w centrum, artysta nie kupuje sobie luksusowego miejsca w centrum, tylko tak jak Picasso, czy jak Warhol, no kupuje ruderę, czy pierwsza pracownia Warhola to była zrujnowana remiza strażacka, pierwsza pracownia Picassa paryska na Montmartre, to dzisiaj tam, ach Boże, wspaniałe miejsce, to było zakazane miejsce, to była pralnia, więc Dwórnik absolutnie powtórzył taki schemat artystyczny, i to też jest ciekawe właśnie, dlaczego? Dlatego z jednej strony, że artysta nie jest centralny, artysta w swoim mindsetzie jest zawsze peryferyjny, on jest z boku, znaczy w swoim wewnętrznym rozumieniu zawsze jest pierwszy, to oczywiście inaczej by nie był artystą, poniedziałek ja, wtorek ja, środa ja, to jest konieczne. Natomiast jeśli chodzi o miejsce takie do tworzenia, artyści zwykle lokują się właśnie gdzieś z boku. I to jest, jak mówię, długa tradycja awangardy europejskiej, ale też wynik, jak sądzę, pewnego stanu ducha, że jednak być w centrum to są mieszczanie, to są ludzie eleganccy, to są ludzie zamożni. Artysta jest inny, więc on nie potrzebuje tej centralności i tego establishmentu. Znaczy ja jestem wrogiem takiego założenia, że artyście jest jakieś miejsce szczególne potrzebne, bo ja uważam, że skala talentu Dwórnika była taka, że gdyby on sobie to kupił gdziekolwiek, to by było to samo. To znaczy nie wierzę w coś takiego, że magiczna sadyba natchnęła Dwórnika. To na pewno tak nie było. To są ludzie tak utalentowani, że oni zrobią to, co mają do zrobienia wszędzie. Natomiast oczywiście, że to była kulturalna dzielnica, że myśmy mieli i do dzisiaj mamy przemiłych sąsiadów, była taka lokalność przyjemna. Na przykład myślę, że gdyby to się działo w centrum Warszawy, to te wszystkie sklepiki, Kameleon, pan, który proszki sprzedawał, no cała ta, całe to towarzystwo, które miało troszeczkę taki klimat podmiejski, na pewno było przyjemne. I Dwórnik, jak każdy człowiek, no po prostu lubił mieszkać w miłym otoczeniu wśród fajnych ludzi. No, generalnie myśmy raczej do niego chodzili i zawsze, kiedy przyszło się do Dwórnika, on robił jedną rzecz. Nie widziałam go przy żadnej innej czynności, przy żadnym innym stanie, jak po prostu przy sztalugach. To, że on zostawił kilkadziesiąt tysięcy prac, nie bierze się znikąd. To był człowiek, który całe życie po prostu od rana do wieczora nie robił nic innego, tylko malował, rysował, szkicował, tworzył grafiki, no cokolwiek związanego z ogromną, potężną siłą napędową, która powodowała, że był artystą, więc sadyba moim zdaniem nie była mu koniecznie potrzebna, natomiast fakt, że ona się zdarzyła i miała właśnie ten klimat takiego podmiejskiego czy mało miasteczkowego miejsca, na pewno był mu miły. Zresztą potem był bardzo zamożnym człowiekiem, on sobie mógł już w 2000 latach kupić wspaniały dom w Konstancinie, kupował sobie bardzo drogie samochody, a nigdy tego miejsca nie zmienił, więc to też pokazuje, prawda, że coś tutaj go trzymało. Myślę, że też sentyment, dobrze urządzona pracownia, bo ta pracownia była super urządzona, ona miała takie atrium, można było stamtąd wyjść, ponieważ on też bardzo dużo tworzył, miał super uporządkowane archiwum swoich prac, co było wielką zasługą jego żony. To było wszystko, zresztą też trzeba to powiedzieć, Dwórnik trzymał fantastyczny porządek. To też jest nietypowe dla artystów, bo artyści, moje doświadczenie historyka sztuki i wizyt w wielu pracowniach wskazuje na to, że częściej bałagan niż porządek. Natomiast Dwórnik był po prostu sterylnie czysty. Dla Dwórnika kategoria dobre mieszkanie zaczynała się od tego, że wszystko musiało być na nóżkach i musiało się dać wymieść spod spodu. On mył swoje obrazy, mył je gąbką, on na przykład nikomu nie pozwalał się dotknąć do swojego samochodu, bo samochody też mył sam. Ja nigdy nie spotkałam takiego człowieka, nigdy nie spotkałam nikogo, kto by miał taką skumulowaną ilość nieprawdopodobnych obrazów w sobie.
Więc to rzeczywiście był fenomen. Wiem na pewno, że bardzo dużo malował takich swoich wedut, czyli widoków miejskich z Sadyby, z różnymi uliczkami Sadyby. Tego jest sporo. I to są fajne bardzo obrazy, bo one są po części realistyczne, czyli oddają jakby autentyczny układ ulic, Sadyby i budynków, a po części są fantastyczne, dokłada do tego jakiś tam właśnie doktor Ojboli, jakieś punkty na tym obrazie autentyczne, jakieś, nie wiem, przedszkole Poli, czy szkoła Poli, a tutaj doktor, dentysta, do którego chodzę. No to było zabawne, bo to były też takie dokumenty życia na Sadybie. To jest cytat ze Franciszka Starowiejskiego, który by nagrywał jakieś spotkanie z wieczorem, czy dziennik wieczorny, i rozmawiał z Durczokiem wtedy i rozmawiali o architekturze. I on chciał taki opowiedzieć, jak strasznie niektórzy Polacy mieszkają w takich strasznych gargamelach, i zaczął oczywiście od takiego słowa, że Polacy żyją jak świnie. No i Durczok wskoczył mu w słowo i tam zachachmęcił i właściwie rozmowa się urwała. A później spotkałem Franciszka i pytam się, że to świetnie, ale co się stało? On mówi, że on chciał po prostu tak powiedzieć i wtedy uzasadnić, jak niektórzy sobie budują domy i ozdabiają je w taki jakiś straszny sposób. To jest zamalowane. To jest przed zamalowaniem, także bardzo wyjątkowa, bo jakby to tak jak z obrazami wielkich twórców renesansu, często się zdejmuje jakieś warstwy, odkrywa się pod nimi jakieś kolejne, tak? Więc to jest też, uważam, że za 100 lat tam odskrobią w tym obrazie i będzie wielka historia o tym, że na obrazie Dwórnika doskrobali się do takiego hasła. Edwarda Dwórnika poznałam w 2012 roku, jeśli dobrze pamiętam. I było to trochę przypadkowe spotkanie, bo musiałam odebrać od niego plakat na rocznicę pisma Kamak, z którym wtedy współpracowałam. A ponieważ nie mogłam jechać prosto z pracy, musiałam odebrać moją 9-letnią wtedy córkę, Zosię, no to pojechałam z Zosią. Otworzył nam Edward, przedstawiłam się, on mówi: wchodźcie. Ja mówię, że nie za bardzo tutaj, ja z dzieckiem, nie chciałabym panu przeszkadzać, pan pewnie jest zajęty. Nie wchodźcie. No oczywiście, jak się wchodzi z małym dzieckiem do pracowni wielkiego mistrza, gdzie są przepiękne, wielkie, kolorowe obrazy. To są obrazy, które są od podłogi po sufit. No to dziecko chcąc, nie chcąc otworzyło, po prostu rozdziawiło buzię w zachwycie i mówi: ojej. I jemu się to chyba bardzo spodobało, ta reakcja jej, bo ją zaprosił do pracowni, zaczął z nią rozmawiać trochę na temat tych obrazów, co jej się podoba, co jej się nie podoba. No i Zosia no, patrzy, rozmawia z nim, mówi: ale widzę, że ma pan jeden problem, ten sam problem, co ja mam. On mówi: naprawdę mamy ten sam problem? A jaki ty masz problem, Zosiu? No pan też wychodzi za linię. Na co Edward ją wtedy, pamiętam, tak się przykucnął przy niej, mówi: Zosiu, jeżeli ktoś ci jeszcze w życiu będzie mówił, że wychodzenie za linię jest czymś złym, to powiedz mu, że ja całe życie wychodziłem i bardzo dobrze na tym wyszedłem. Niech ci nikt tego nie wmawia. Rób to, co ci w duszy gra, jeżeli chodzi o malowanie. Wyszłam rzeczywiście pod wielkim wrażeniem jego osobowości, że taki po prostu był ciepły, ludzki, serdeczny. I zadzwoniłam do mojej przyjaciółki Eli Cichockiej i mówię: Elu, poznałam twojego przyjaciela Edwarda, bo oni się bardzo znali, szczególnie z mężem też Eli. Po naszej rozmowie ona zadzwoniła do Edwarda i mówi, że poznałeś moją Ulę. On mówi: ojej, to była twoja Ula? Słuchaj, no niesamowita ta jej córeczka, super taka dziewczyna. On mówi: mam ochotę ją namalować, tą Zosię. A Ela mówi: słuchaj, no ale to masz problem, bo Ula ma jeszcze dwie córki. No Edward się trochę podobno zasępił i mówi: no tak, jeszcze 3 portretów dziecięcych nie namalowałem. No trudno, raz się żyje. Poprosił Elę o zdjęcia dzieci i zrobili nam niespodziankę, że namalował te portrety moich córek właśnie, co jest do dzisiaj wielką pamiątką rodziców. I tak się praktycznie zaczęła nasza przyjaźń. Dopiero później gdzieś tam zaprosiliśmy go na otwarcie NABO naszego, gdzie też wpisał nam się śmiesznie do kroniki i namalował Stefa, który dźwiga mnie. Jest taki pełen męskości na tym rysunku. Jest napisane: Stefan na boku. Edward był w ogóle osobą, która bardzo kochała życie, bardzo kochał ludzi. Jeżeli czuł od ludzi takie żywe zainteresowanie, a nie jakąś próbę
naciągnięcia go na coś, to był no niesamowicie wdzięczny, bo on potrafił i przepięknie malować na serwetce i na kartce z drukarki. Z moimi dziewczynkami, z moją średnią córką kiedyś kolorował coś w domu. On bardzo kochał Sadybę i pamiętam, że jak otworzyliśmy Nabo, ja miałam takie duńskie plakaty, no bo Nabo znaczy sąsiad po duńsku. I on powiedział mi się, nie mogę już patrzeć na te twoje plakaty. A ja już tak biegając, coś tam obsługując innych gości, mówię, Edward, to sobie coś namaluj i sobie powieś. Trochę na zasadzie takiego żartu. Nie miała tam powiedzmy tydzień, dzwoni do mnie sekretarz Edwarda, jego przyjaciel Paweł, mówi, Ulcia, czy Edward to się z tobą pokłócił, bo on mi kazał ci kwiaty kupić? Ja mówię, nie, no co ty, widzieliśmy się przedwczoraj, świetnie rozmawialiśmy, nie, nic się nie stało. No to ja nie wiem, on mi kazał ci przywieźć tulipany. Ja mówię, ja nic nie wiem o tym. Ja mówię, dzwoń do niego, może nie ta Ula, może jakaś inna Ula. Dzwoni do niego, odzwania do mnie, mówi, słuchaj, powiedział, że jesteśmy obydwoje idiotami, bo przecież jemu chodzi o tulipany, że podobno ty się zgodziłaś, żeby on sobie powiesił jakieś obrazy u ciebie. To są drogie obrazy, ja nie mam takiego ubezpieczenia nawet. Ja mówię, nie, no zapomnij, w ogóle ja nie chcę brać za to odpowiedzialności. To jest rodzinna knajpa, dzieci biegają z widelcami, dźgną ten obraz i co ja zrobię? Na co Edward przyjechał tam następnego dnia, rzeczywiście z tymi obrazami, mówi, Ulcia, słuchaj, to są moje obrazy, nie chcę, dźgają, tam rzucając czym chcą, w ogóle się nie przejmuj. Jak ktoś coś zginie, to sobie namaluję nowe. Ja naprawdę mam na to przestrzeń i czas. Ale ja po prostu bym chciał popatrzeć na coś innego. No i w ten sposób zawisły u nas jego obrazy, które on często zmieniał, bo czasami mu się nudziły, na przykład te tulipany sobie wieszał coś innego. Pamiętam, jeden namalował pod wpływem takiej chwili emocjonalnej, wkurzył się na coś, co się działo w Polsce w 2018, to był rok, w którym umarł. Jakiś protest był w Warszawie i on się bardzo zdenerwował i namalował polskie walenie obronne. I podjeżdża pod restaurację, otwiera samochód i dźwiga sam ten obraz, taki, pamiętam, bardzo granatowo-niebieski, bo to było morze i pływały w nim walenie obronne z polskimi flagami. I mówi, słuchaj, muszę to powiesić. Traktował też to Nabo jako taką swój dialog z sąsiadami, swój dialog tutaj z lokalną społecznością. On zresztą bardzo, pamiętam, były kiedyś otwarte ogrody Sadyby i mieliśmy taką aukcję na rzecz Sadyby. Ja do niego pojechałam, mówię, Edward, czy chciałbyś któryś z tych swoich rysunków, on miał te akwarelki, takie małe, malutkie formaty, mówię, może jeden taki obrazek byś nam podarował na aukcję. I on tak mówi, nie, dla Sadyby, no cóż, ja nie dam takiego czegoś. Rozejrzał, zdjął jakiś obraz z tego, mówi, ten weź. Ja mówię, nie, Edward, ja naprawdę, my chcemy coś skromnego, wiesz, żeby ludzi było stać też na to, bo jak ty mi dajesz coś, co jest warte duże pieniądze, to ludzi no, nie stać będzie na to. My musimy zacząć, wiesz, tą licytację od 500 zł, więc naprawdę maleństwo jakieś symbolicznie. Ula, nawet jak zaczniecie od 500, to jest wasza sprawa. Ja chcę, żeby, ja bardzo lubię jakby to miejsce, bardzo cenię sobie Sadybę, zawsze się tu dobrze czułem jak u siebie i chciałbym podarować ten obraz. No i podarował mały, ale przepiękny obraz z dawnych lat. Pamiętam, że licytacja była dość zażarta, ale on po prostu się dobrze czuł na Sadybie. Lubił ją malować, namalował zresztą Nabo ze słynnym kangurem sadybiańskim z Otwocka. Pamiętam, z jakiegoś mini zoo uciekły dwa mini kangury, Stefan i Stefania. Stefana chyba szybko jakoś samochód pokonał na trasie, a ta Stefania się przedostała tu jakimiś nad Wisłą właśnie na Sadybę. I on się strasznie śmiał z tej historii. Mówi, że takie rzeczy to tylko na Sadybie. Patrzyliśmy tu, że tu i coś nam mignęło. Wszystko wskazywało na to, że to poszukiwana kangurzyca Stefania. Nie, to tylko lis. A może jest tutaj? Zostały ślady pazurów. To nie jest pies, to nie są, to jest duży, długi ślad złapany. Znowu była w nocy, przychodzi. Czy tu gdzieś miejsce ma? Podejrzewam, że tak. Miłośnicy zwierząt, służby miejskie, mieszkańcy, kolejni ludzie przyłączają się do szukania chyba już najpopularniejszego kangura w Polsce. Stefania pod koniec minionego roku uciekła z mini zoo pod Warszawą. Gdzie pan się w tej chwili znajduje? Niemalże codziennie strażnicy dostają sygnał o torbaczu. Stefania widziana była już w kilkunastu miejscach, najczęściej na południu Warszawy. Tu też skakała ponoć ostatniej nocy. Ostatnio widziana była m.in. tu gdzieś w okolicach Muzeum Wojska Polskiego. Są tutaj kamery, więc może ktoś coś widział. Sprawdźmy.
Monitoring z muzeum już przejrzała Straż Miejska. Pod czołgami kangur się nie czołgał. Bardzo lubił nasze steki. Często wpadał na kuchnię do szefa kuchni, do czego nie byliśmy przyzwyczajeni, bo gościom de facto nie wolno było wchodzić na teren zaplecza. Ale on wchodził, dłoń z szefem kuchni, świetny był ten dzisiaj stek. Rozmawiał, często się pytał naszych pracowników, co tam u ciebie. Namalował kilku naszych pracowników, bo jak Krzysztof odchodził i ja mówię, słuchaj, i Krzysztof mówi, panie Ulu, wiem, no nie, też nie, nie jest tak, że my wychodzimy do gości, ale chciałbym pójść się pożegnać. No i Edward, pamiętam, wtedy powiedział, daj mi kartkę. I namalował Krzysztofa taki portret czarnym flamastrem. Był bardzo uroczy wobec kobiet, ale nie, tam nie było jakiegoś większego, on po prostu lubił kobiety. On lubił z nimi rozmawiać, on lubił prawić komplementy. To był kolorowy ptak w takiej fazie swojego nastroju. Czasami mówił, Ula, jak ja bym cię namalował. Ja mówię, Jezu, no ale Edward, no, ale idzie mnie, ja taka... Mówi, nie, ja bym tak cię rozebrał i namalował. Ja mówię, no to się będziesz, długo będziesz czekał, ale ty jesteś taka soczysta kobieta. Ja mówię, Boże, nigdy nie słyszałam, żeby ktoś o kobiecie po trójce dzieci, takiej troszeczkę bardziej krągłej, powiedział soczysta kobieta. Ja go pamiętam po prostu jako pełnego życia człowieka. Później choroba rzeczywiście już go trochę smuciła. On był smutny pod koniec przez tą chorobę. Asia, jego przyjaciółka, która towarzyszyła mu do końca, bardzo się nim opiekowała, zadzwoniła do mnie w piątek, on umarł w niedzielę, ona zadzwoniła w piątek. Słuchaj, źle się czuję, ale po raz pierwszy od kilku dni powiedział, że ma ochotę na waszą zupę dyniową. Coś tam pokombinowali, pokroili tę dynię, zrobili tą zupę. Ja zawiozłam tą zupę i właśnie Asia mi otworzyła, mówi wejdź. Ja mówię, wiesz co, nie, wiem, że Edward nie lubi. On nie chciał, żeby go oglądano w łóżku w takim stanie. To mi kiedyś zresztą powiedział, że ma nadzieję, że jakby zapamiętamy go w taki sposób, że on był zawsze pełen życia, fantazji, rozwiany, szary włos, ale ona mówi, wejdź, bo on chciałby się pożegnać. I to było moje ostatnie spotkanie z Edwardem. Fajnie, że Pola tą fundację założyła, że ta pamięć o Edwardzie będzie żywa. Gdy tata umarł w 2018 roku, odziedziczyłam po nim dom, archiwa i część spuścizny. Po kilku miesiącach przemyśleń zdecydowaliśmy z moim mężem Danielem, że założymy fundację, ponieważ fundacja umożliwia działania wokół takiej spuścizny, działania konserwatorskie, ochronę jej, dbałość o dobre imię twórcy, dbałość o zachowanie rzetelnej wiedzy na jego temat, szerzenie wiedzy, informacji o nim, o jego aktywności, o jego spuściźnie. Dlatego ostatecznie w maju 2019 roku założyłam Fundację Edwarda Dwórnika. Moja mama dzwoniła, mam nadzieję, że to nie ma wpływów na te... Pola chce, żeby ta fundacja przede wszystkim, żeby to nie było jakiś zakurzony pokój, który tam będzie. Część osób była bardzo zbulwersowana tym, że Pola pracuje w jego pracowni, ale to było życzenie Edwarda, żeby po prostu nie robić żadnego mu ołtarzyka w postaci właśnie takiej zakurzonej pracowni, jak to się chodzi ogląda gdzieś tam. Bardzo miejsce, w które będzie no po prostu sprawiało i przyjemność ludziom i dzieciom i będzie coś wnosiło i będzie trochę kształciło, ukształtowało. No, mamy taki pomysł na to. Wiemy, że to jest ciężko, ale no, tak się wydaje, że jeżeli w ogóle coś robić w zakresie jakiejś ochrony pamięci Edwarda, to tylko ma to sens, bo on zresztą był bardzo towarzyski, był bardzo lubiany, był żywym człowiekiem po prostu z pomysłami i byłoby zupełnie błędem robienie z tego jakiegoś takiego pomniczka, w którym nic się nie będzie działo, prawda? Są jakieś inicjatywy już, ja bardzo chciałam, żeby skwer przy placu Rębowskiego był nazwany jego imieniem. Skwer Edwarda Dwórnika, bo po prostu kochał Sadybę. Wiem od Poli, z którą się widziałam kilka dni temu na otwarciu fundacji,
że z kolei sąsiedzi z ulicy, gdzie mieszkał i tworzył Edward, chcieliby, żeby ta ulica była jego imienia. Takie miejsce powstanie, gdzie po prostu honorujemy też jego jako takiego miłośnika sadyby, mieszkańca sadyby.